Witajcie. Siema z rana. Tak powinienem zacząć. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na jedno z wielu pytań, które dręczy większą część moich widzów, która nie korzysta na przykład z Facebooka. I wydaje mi się, że aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców, ja będę tworzył takie filmiki, już nawet kilka stworzyłem, w których będę po prostu masowo, nie masowo odpowiadał, tylko odpowiadał na masowo pojawiające się praktycznie to samo pytanie. Chodzi o mój wygląd. Jeżeli uważacie, niektórzy z was oczywiście, że ja wyglądam w życiu rzeczywistym jak postać z Minecrafta, czyli czarny ludek z otwartą czaszką i wypływającym zielonym mózgiem na zewnątrz, to niestety, ale was zaskoczę, dlatego że tak nie wyglądam. Często było to pisane w żartach, ale niektórzy pisali to naprawdę bardzo serio i proponowałbym takim osobom wyjść jednak na dwór i zobaczyć, jak wyglądają ludzie w prawdziwym świecie. No, ale tak żarty żartami. Przedstawię wam dwa lub trzy zdjęcia moje, które powiedzmy, że lubię. Ja osobiście powiem wam, że nie jestem osobą, która przepada za swoimi zdjęciami. Jakoś tak, nie wiem, to jest taka moja mała wada, że nie lubię po prostu swoich zdjęć. Co jeszcze? Nie przedstawiam tych zdjęć dlatego, żeby żeby się dowartościować czy coś, broń Boże, żeby, nie wiem, no naprawdę nie wiem, ja po prostu chcę, żeby wasza ciekawość trochę zgasła. Jeżeli pojawią się komentarze typu nie tak sobie ciebie wyobrażałem, to ja się wcale nie zdziwię, ale jeżeli chcecie napisać taki komentarz, to proszę tego nie róbcie, dlatego że ja takich komentarzy pod zdjęciami, które już dodawałem między innymi na Facebooku, naczytałem się ich wiele. I to jest raczej normalne, dlatego że przez ten czas, kiedy ja tworzę tutaj na YouTubie, odkąd tutaj jestem, no oczywiście na podstawie mojego głosu, charakteru, tego co robię, każdy sobie wypracował jakiś tam wyimaginowany obraz Pitch Blacka, który może w tej chwili runąć. Jeżeli nie chcesz, aby runął, no to nie oglądaj zdjęć, ale vloga nie nakręcę. Przynajmniej nie planuję tego w najbliższym czasie oraz w bliskiej przyszłości, no i ewentualnie trochę dalszej, dlatego że nie czuję takiej potrzeby, a nie chcę robić rzeczy wymuszonych przez widzów, którzy stale mnie o to proszą. Uważam, że jednak powinienem tworzyć to, co ja chcę, to, co mi się podoba i to, w czym czuję się najlepiej. A we vlogach, uwierzcie, nie będę czuł się najlepiej, dlatego że po prostu na razie nie mam parcia na vlogi. A co za tym idzie, między innymi na przykład questions and answers, które również jest ostatnio zbyt pospolite. Może i seria taka jest całkiem ciekawa i na każdym koncie wygląda trochę inaczej, ale to jest po prostu takie, nie wiem, po prostu nie potrzebuję. Wracając do tematu. Nie polecam was szukać mnie w internecie, dlatego że nawet jeżeli znajdziecie mnie na jakimś portalu społecznościowym, to ja się nawet tam nie wtrącam w te portale, robi to moja żona i uważam, że grzebanie w cudzym życiu prywatnym jest naprawdę niezbyt grzeczne. Trafiło się już kilka takich osób, które znalazły moje konta po zdjęciach i uważam to za może nie naruszanie cudzej prywatności, ale troszkę nawet, nie wiem, niegrzeczne. Po prostu tworząc na YouTubie, chciałbym na tym YouTubie zostać i tyle. No, co mam wam do pokazania tutaj, to wam to pokazuję. Resztę uważam za zbyt prywatne rzeczy, żeby się na YouTubie z nimi dzielić. I tak, tutaj możecie sobie w międzyczasie patrzeć, jak wyglądam w rzeczywistości. No i to tyle. Ja nie będę tutaj opisywał wszystkiego, co i jak wygląda. Jest to zaledwie garstka zdjęć i teraz możecie sobie wyobrazić, jak wyglądam. Oczywiście nie dopasujecie mojego głosu do mojego wyglądu, bo to już jest raczej normalne. Z tym również się już spotykam na co dzień. Szczególnie w komentarzach pod zdjęciami na Facebooku.
I tyle. Mam nadzieję, że wasza ciekawość zgasła i będziemy dalej sobie tworzyć na YouTubie, tak jak tworzyliśmy to do tej pory. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach różnych serii. Siema na rapa.